Gmina Hańsk w tym momencie mocno szczęśliwa. Słyszałem te brawa, te okrzyki radości. Widocznie Dubeczna na tą drogę czekało trochę. No myślę, że trochę, to jest mało powiedziane, to jest ładne całe lata. Ta droga była doraźnie remontowana, natomiast wymaga gruntownego po prostu remontu. Tu są wszyscy zainteresowani, bo nie tylko Dubeczno jako mieszkańcy, ale duża huta 400-osobowa, ciężki sprzęt wjeżdża, a nade wszystko tutaj lasy, które sporą część drzewa wywożą właśnie przez te drogi, przez które przebiega ta droga, duży kompleks leśny. Także myślę, pogodzenie wszystkich tych trzech partnerów spowodowało to, że no dzisiaj taka radość i tylu ludzi przyszło. To droga powiatowa? Tak, to jest droga powiatowa, ale myślę, że to jest po prostu, ona przebiega przez, tak jak powiedziałem, i kompleks leśny jest ważna gospodarczo dla naszych mieszkańców. Dubeczno jeszcze nie ruszyło, ale już zapowiedzieliście kolejne dobre informacje. Tak, no na razie są to wnioski i myślę, że miesiąc, pół miesiąca, może półtora i polecą następne. Dzisiaj na stronie internetowej powiesiłem cały wykaz wniosków złożonych. Jest ich 14 wniosków, które są złożone o różnego rodzaju dofinansowania. To są drogi, to jest stadion, to są szczelnice. Przenajważniejsze to, co jest nam po prostu potrzebne. A dojeżdżam codziennie z Lublina, więc kawałek drogi. Zawsze lubię jeździć przez Hańsk z Urszulina. Zawsze ta droga, pomimo tego, że jest w tak złym stanie, fascynowała mnie, ponieważ ta przyroda dookoła mnie fascynuje. Ja Państwu nie muszę tłumaczyć, bo jesteście z tego terenu i związani jesteście z tą zalesioną w zasadzie ziemią, bo duża część powiatu podlaskiego to właśnie lasy. Niestety te lasy połączone są nie tylko drogami wewnętrznymi, a głównie drogami publicznymi, czy to powiatowymi, czy gminnymi. I tak sobie pomyślałem, że Fundusz Leśny, który może posłużyć do tego, żeby wspomóc jednostki samorządu terytorialnego właśnie w poprawie infrastruktury drogowej, należy uruchomić w tym miejscu, bo do tej pory tego nie było. To nie są nasze samochody, to nie nasze samochody te drogi widzą, ale my jako instytucja społecznie odpowiedzialna poczuwamy się do obowiązku, że musimy włączyć się w poprawę tej infrastruktury. Tak też się dzieje od kilku lat. Droga w Kosyniu w gminie Wolokówska za 2,5 miliona złotych dofinansowana ze środków Funduszu Leśnego. No i ten pomysł dojazdu z osoby do Dubeczna przebiegający w dużej mierze przez tereny leśne łączące nasze drogi wewnętrzne. To był taki pomysł, który dzięki wsparciu pana ministra Marcina Romanowskiego. Bardzo dziękuję, drodzy Państwo. Przede wszystkim bardzo się cieszę, bo myślę, że ta inwestycja jest takim dobrym przykładem, że
że dobra współpraca jest bardzo ważna i ona pozwala działać na rzecz mieszkańców. Dzisiaj przekazujemy umowę dofinansowania na remont drogi tutaj w Dubecznie, a także w Osowej, to prawie 5 milionów złotych ze środków Lasów Państwowych, ze środków publicznych i wkład samorządu powiatu włodawskiego i dzięki temu tutaj droga, która prowadzi w szczególności do Dubeczna, to 4 kilometry do Huty, będzie wyremontowana. Cieszę się, że stanie się to jeszcze w tym roku. To bardzo ważne, bo to kolejny przykład, jak współpraca między instytucjami rządowymi a samorządowymi powoduje, że możemy wspierać mieszkańców, w tym wypadku nie tylko gminy Hańska, ale myślę, że całego powiatu włodawskiego, po to, żeby jakość życia była tutaj lepsza i po to, żebyśmy lepiej, szybciej odrabiali te zaległości, wyrównywali poziom między Polską B a Polską A, żeby nie było tak, że te inwestycje trafiają tylko gdzieś do dużych aglomeracji czy na zachód Polski, ale one teraz trafiają tutaj rzeczywiście do Polski Wschodniej, w szczególności do powiatów przygranicznych, tak jak powiat bialski, właśnie włodawski, chełmski czy chrubieszowski i w szczególności na inwestycje drogowe, bo tutaj ciągle jakość dróg, no w szczególności dróg powiatowych, pozostawia wiele do życzenia. Wójcie, szanowni Państwo, nie będę krył swojej radości z tego faktu, że droga do Dubeczna zostanie przebudowana, poszerzona i komunikacja tą drogą będzie zdecydowanie lepsza. Będzie służyła mieszkańcom Dubeczna, mieszkańcom Hańska. Będzie służyła przede wszystkim dla tych wszystkich, którzy przyjeżdżają do Szkła Dubeczno, czy do pracy, czy na zakupy, czy po towar. Będzie służyła też turystom, którzy odwiedzają, w szczególności w okresie letnim. Starosta włodawski Andrzej Romańczuk. Panie starosto, droga powiatowa, która w tym momencie doczekała się szczęśliwego finiszu. Mowa o finiszu polegającym na jej przebudowie, rozbudowie, remoncie? Przede wszystkim remoncie tej drogi, relacji Osowa-Dubeczno. To jest odcinek ponad 5-kilometrowy drogi powiatowej, która właśnie doczekała się przebudowy. Doczeka się, ale dzięki dotacji z Lasów Państwowych, dotacji pozyskanej od Lasów Państwowych. Duża sprawa w tym pana ministra Marcina Romanowskiego. Tak, oczywiście wsparł nasz wniosek, który żeśmy złożyli i pilotował, który uzyskał dofinansowanie. Wspomniałeś, panie starosto, o bardzo szybkim etapie, bo przetarg już rozstrzygnięty. Tak, bo nie czekając na podpisanie dzisiejszej umowy, tak jak to miało miejsce, ogłosiliśmy przetarg, wyłoniliśmy wykonawcę i tym samym możemy już się związać, ponieważ ta inwestycja musi być wykonana w tym roku. Do końca tego roku, więc jeszcze przed świętami jest szansa, przed Sylwestra, że mieszkańcy pojadą nową drogą. Myślę, że znacznie szybciej. Mamy zapewnienie wykonawcy, że wejdzie błyskawicznie, przystąpi do robót na tej drodze i myślę, że w listopadzie, być może już z początkiem grudnia, w razie niesprzyjających warunków atmosferycznych, ale mieszkańcy Dubeczna będą mogli podróżować równiutką, gładziutką, piękną drogą.